Puls Biznesu. Do słuchania. Łączymy się z Katowicami, gdzie znajduje się nasz kolejny gość, Andrzej Klimek, dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej i wiceprezes firmy OT Logistics, świadczącej między innymi rzeczne usługi transportowe. Panie prezesie, czy widzi pan potencjał polskich rzek jako tego kolejnego korytarza transportowego, transportu towarów? Polskie rzeki stanowią duży potencjał transportowy historycznie. To już były szlaki żeglowne, po których woziliśmy towary nawet w średniowieczu. Ale żeby tak daleko nie sięgać, no to zaraz po II wojnie światowej powstało wiele przedsiębiorstw żeglugowych, które świadczyły usługi przewozu i towarów, i pasażerów. Oczywiście największą drogą wodną w Polsce była Odrzańska Droga Wodna. No w latach 70. ona przeżywała chyba swój największy rozkwit i największe ilości towarów w tych latach były transportowane. To się oczywiście też wiązało z rozwojem portów rzecznych, portów w Gliwicach i portów w Kędzierzynie Koźle. W tamtym czasie, jeśli pamięć nie myli, 20-kilka% do 40% towarów w portach morskich Szczecin, Świnoujście było obsługiwane przez barki. Oczywiście dzisiaj ten potencjał w rzekach został. Prawdopodobnie towary i potoki ładunkowe również istnieją, natomiast rzeki straciły swoją funkcję transportową. Mam nadzieję, że tylko chwilowo i że prace, które obecnie prowadzi Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, spowodują, że wrócimy do tych czasów, gdzie te rzeki swój potencjał transportowy będą oddawać i społeczeństwu, i gospodarce. Obserwując tylko i wyłącznie Niemcy, no to widzimy, że to jest właściwy kierunek w Unii Europejskiej. Zapisy w Białej Księdze i polityka transportowa Unii Europejskiej mówi, że tam, gdzie ten potencjał jest, powinniśmy wykorzystywać inne niż samochodowe środki transportu. W Polsce na pewno infrastruktura kolejowa się poprawia. No, brakuje ewidentnie tej trzeciej nogi, którą byłaby żegluga śródlądowa, a Polska, posiadając Wisłę i Odrę, powinna z tego potencjału korzystać. Powiedział pan o potencjale Wisły, która jest jednak specyficzną rzeką, dosyć płytką i nieuregulowaną. Czy wspomniany potencjał widzi pan na całym jej biegu, czy tylko na wybranym fragmencie? To ja powiem może tak, bo cóż można powiedzieć w obliczu tego, że Wisła na odcinku do Warszawy została wpisana w konwencji AGN jako droga o europejskim i międzynarodowym znaczeniu. Także zakładam, że to od Gdańska czy od portu w Trójmiasta do Warszawy rzeka będzie w parametrach czwartej klasy żeglowności i będzie tym naszym połączeniem również z drogami śródlądowymi Ukrainy i Białorusi. Zakładam, że jeżeli wpisaliśmy Wisłę do AGN-u, pracowali nad tym właściwi ludzie we właściwych agendach rządowych, no to zakładamy, że doprowadzimy do tego, że w rzece Wiśle będzie tyle wody, że będzie można po niej pływać i uprawiać żeglugę nie tylko pasażerską, ale również towarową. Bardzo dziękuję za rozmowę. No i czego się życzy marynarzom śródlądowym, marynarzom białej floty? Stopy wody pod kilem? Tak się też mówi. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Klimek, dyrektor Dywizji Żeglugi Śródlądowej i wiceprezes firmy OT Logistics.